Komentarz dnia. Także do zobaczenia na Jedynka Polskie Radio.pl i w naszym studiu Maciej Korzuszek i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj debiutuję na antenie Jedynki Polskiego Radia. Jeżeli miałabym mnie zeżrzeć trema, to na pewno wynagrodzą to Państwu moi fantastyczni goście. Są nimi Mikołaj Wójcik, Dziennik Fakt Dzień i dobry. Bogumi Łoziński z gościa niedzielnego. Dzień dobry. Przed wejściem na antenę panowie zdradzili mi, że byli wczoraj na meczu z Izraelem, więc nie byłbym sobą, jakbym mnie zapytało o wrażenia bo głównie Pierwsza połowa taka sobie mocno, no w drugiej rzeczywiście coś w końcu zaskoczyło w tej drużynie grzęczka, i już to dużo lepiej, dużo lepiej wyglądało. Zobaczymy, jak będzie trudniejszy przeciwnik, bo jednak Izrael nie postawił wysoko poprzeczki. Yy, mieliśmy fantastyczną możliwość zobaczenia, jak działają polskie media. W piątek mimo zwycięstwa z Macedonią, mieliśmy fatalną dużynę i beznadziejnego trenera. a dzisiaj po zwycięstwie z okazało mamy się że genialną tak. dużynę mm -hmm. i najlepszego trenera w XXI wieku. Kocham to A panowie to. zostawiając <laughs> na chwilę sport na boku, bo też wiele osób <laughs> obawiało się, że no Izrael przeciwnik z punktu widzenia politycznie gorący w ostatnim czasie. E, czy wy obawialiście się, że będzie, będą jakieś prowokacje, jakieś antysemickie, czy jakiekolwiek inne antyizraelskie e, akty? No bo ostatecznie skończyło się, no tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. Ja się nie miałem żadnych obaw absolutnie, a um, atmosfera na meczu, jak, jak to zwykle okresie nastawieniu narodowym, była fantastyczna i y, mnóstwo, mnóstwo też flak izraelskich było widać prze, prze, przemieszanych z barwami biało-czerwonymi. Oczywiście był na, na początku hymnów, to zresztą widziałem takiego tweeta. chyba MSZ Izraela dziękował nam za brawa podczas hymnu izraelskiego. Być może dla nich to jest nowum, dla mnie nie, ponieważ to jest taki bardzo dobry zwyczaj, który się narodził w Polsce, że no co robić podczas hymnu ob obcego, obcego kraju? No można albo gwizdać, albo bić brawo. No i zawsze jest taka mała grupka, która gwizdze na hymnie każdego obcego kraju i jest bardzo duża grupa Myślę, że z tych 57 229 widzów, którzy byli wczoraj na meczu, pewnie za 40 parę tysięcy biło brawo w czasie hymnu izraelskiego, tak jak podczas każdego innego hy hymnu. Dla mnie to był mecz tak jak, jak każdy inny i strasznie mnie dziwią te wszystkie dyskusje, które przewalają się dzisiaj przez internet. W których niestety widać znudzeni chyba brakiem tego, że nic nie dzieje w polityce, komentatorzy z prawa i z lewa jedni oskarżają drugich o jakieś anty, akty antysemickie popełniane w tytułach. No była no sprawa numerach, to tak, tak. komunikatu PZPN, gdzie użyto słowa po, po, pogrom, prawda? I do tego no się tak, nie... ale każdy, kto się interesuje piłką wie, że to jest jakby normalne słowo i sformułowanie, które używa się przy wysokiej wygranej. Jeżeli komu się to skojarzyło inaczej, no to raczej to jest problem tej osoby. Ten tam ten, jak tam się siedziało, bo czy rzędy niżej siedziała rodzina izraelska, prawda, z flagami, to miałem takie wrażenie, że właśnie wszyscy starali się jakby nie dawać odczuć że coś może być nie tak. Zresztą to jest najlepszy dowód, że ten antysemityzm, który, o którym tak głośno Polaków, no jest nam wymawiany w dużym stopniu, no bo jeżeli jest ponad 50 tysięcy osób i nie dochodzi do żadnych ekscesów, do niczego, trzeba się przyczepiać gdzieś, no to znaczy, że, a to jest przecież olbrzymia masa, trudna, prawda, do przewidzenia są reakcje, no to znaczy, że jednak tego problemu, tego problemu tak wielkiego nie ma i myślę, że między narodami, w piłce nożnej, my mamy Mamy całkiem normalny stosunek, na pewno lepszy niż wiele krajów Europy, Europy Zachodniej na czele z Francją. No właśnie, ja mieszkam na Saskiej Kempie, więc też mogę zaświadczyć, że nie był to mecz podwyższonego ryzyka. Kibice izraelscy przed meczem i po meczu byli widoczni na ulicach, nikim żadnych problemów nie sprawiał. ale przechodzimy już do polityki międzynarodowej. Dzisiaj Andrzej Duda wyrusza na swoją wizytę do Stanów Zjednoczonych, spotka się jutro z Donaldem Trumpem i oczywiście nas wszystkich najbardziej interesuje to, co zostanie ogłoszone po ich spotkaniu, bo wszystko wskazuje na to, że dowiemy się już jakichś szczegółów, konkretów na temat Fortu Trump, mówił o tym wczoraj. Na konferencji szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Czego panowie się spodziewają? Czy rzeczywiście będzie tak, że przejdziemy od fazy przypuszczeń, przecieków yy, i domysłów do fazy, że będziemy mieli już konkrety w sprawie tego fortu Trump w cudzysłowie, oczywiście? Myślę, że polska Stawa bardzo by te, te, tego chciała, natomiast Donald Trump trochę w swoim stylu. E, myślę, że już planując tą wizytę 1 września, bo chyba jest oczywiste, że zostanie potwierdzone jutro, że Przyjedzie na rocznicę wybuchu II wojny, wojny światowej na Westerplatte. I Donald tam zawsze lubi um, ta, ta, takie wi, taki, taki wizyty wpleść, coś takiego. Że on trochę przyjeżdża, trochę jak kiedyś było dobywujek z Ameryki i, co, i coś przywozi. I on oczywiście wolałby tą umowę, ym, nazywaną fod Trump przywieźć tego 1 września i podpisać. Może na przykład 31 sierpnia, czyli w rocznicę porozumień sierpniowych, się, to też dla Amerykanów jest bardzo ważna data. Dali tego, temu wyraz 4, 4 czerwca, świętując z nami tak naprawdę rocznicę, 30, 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Natomiast oczywiście rozumiem ciśnienie ze strony kancelarii prezydenta. Oni raczej obawiają się tego, że jeżeli by się okazało, że Andrzej Duda pojechał do, do Białego Domu i podpisze jedynie deklarację, a nie umowę. No to zostanie tutaj oczywiście zjedzony przez opozycję, która, która wykorzysta chwilę, żeby pokazać, że znowu wycieczka prezydenta, która nic nie przyniosła, i tak, i tak dalej. Więc myślę, że do ostatnich chwil, z tego co mi będzie się ważyło, to czy jednak uda się przekonać Trumpa, żeby, żeby podarował sobie swój plan wrześniowy i dał ten, ten taki prep prezent tak naprawdę dla Andrzeja Dudy, czyli ten sukces w postaci umowy, bo tylko, bo tylko to tak naprawdę będzie czymś, co będzie się można pochwalić. Deklaracja jest nazbyt ogólna. Mm -hmm. um... Bogumi Łoziński. I tak chciałem szerzej spojrzeć, znaczy w momencie, kiedy dojdzie do tego porozumienia i wojska amerykańskie będą no tutaj no tam jest taka formuła, że nie rotacyjnie, ale też nie na stałe, ale taka, że generalnie na stałe i to kontynent bodajże 6 tysięcy żołnierzy, to tyle, co jest na terenie Niemiec i Francji czyli najwięcej w Europie. Dla mnie to będzie, rozumiejąc jakby skomplikowaność, komplikacje związane z tak bliskim, bliskim sojuszem, i pewne uzależnienie w wielu, w wielu sprawach, to jednak po wejściu do NATO i do Unii Europejskiej to jest kolejny, taki trzeci element, taka bardzo silna noga naszego bezpieczeństwa. Ja bym jakby porównywał, się że to są na tym samym poziomie mniej więcej, co do ważności to wydarzenie, jeżeli, jeżeli dojdzie do Pisania tej umowy. No właśnie, panowie chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz i poproszę o krótkie, krótką odpowiedź. Jerzy Haszczyński na końcu maja napisał w swoim komentarzu, że ile będą zadał takie pytanie, ile będą zdolne polskie władze zapłacić za ten sukces w postaci stałej obecności czy zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Jak wam się wydaje, jaka to będzie cena? To znaczy, no, Jerzy Haszczyński pisał, no oby nie było to na przykład, nie oznaczało to na przykład udziału polskich wojsk, na przykład w ewentualnej oczywiście operacji wojskowej w Iranie? Co my tutaj możemy, że tak powiem, stracić czy zapłacić za to, że, mm, że do takiego porozumienia dojdzie? No, bo my tak naprawdę tą cenę, to, tą cenę płacimy w ratach, można byłoby powiedzieć, bo tak naprawdę fakt, że kupujemy y, baterię Patriot, fakt, że kupujemy system HIMARS od Amerykanów, że teraz rozmawiamy o samolotach F-35 od Amerykanów, y, no wyraźnie widać, że my nie mamy wolnego rynku zamówień do armii. Nie rozmawiamy o tym z Francuzami, nie rozmawiamy z Izraelem, który też oferował nam swoje systemy znacznie tańsze i znacznie efektywniejsze, jeśli chodzi o kwestie powiązania tego z polskim, z polskim przemysłem. Mamy Kaniacze dostarczają gotowe rzeczy. No i to jest ta cena. I to jest ta cena, więc tak naprawdę to dopiero za, la, za ileś tam lat będziemy mogli ocenić, ile faktycznie ten, ten już przysłowiowy Ford Trump nas kosztował. Natomiast natomiast to nie będzie tylko te 2 miliardy dolarów, które musimy zapłacić za partycypację w tworzeniu tej bazy. Ta cena będzie dużo du, 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 dużo wyższa, ale no to jest polityka. W polityce no nie wszystko da się przełożyć na pieniądze. I tak jak Boguś mówi, no to rzeczywiście jest, no to jest pewien... Pewien element polskiego systemu bezpie, bezpieczeństwa, czasami być może ważniejszy niż ta bateria patriotów. no Bo ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, gdyby komukolwiek kiedyś na Kremlu zrodził się szalony plan jednak ataku na, na, na Polskę, że byłby gotów zaatakować Polskę, bądź kiedy tutaj jest kontyngent 6 tysięcy amerykańskich By, żołnierzy. zaatakować za żołnierzy amerykańskich. Jest jeszcze jakby druga strona, dlatego że mm, to jest tak, że my, y, oczywiście, że to, jest, to są duże koszty, ale też rząd powinien mieć świadomość, że Amerykanom też zależy. I to z jednej strony z przyczyn ekonomicznych, bo mają gdzie sprzedawać swój sprzęt wojskowy, ale też z przyczyn geopolitycznych. To znaczy w obecnym układzie sił e, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, jednak opierająca się na e, morzach i oceanach, musi mieć tutaj bardzo silny przyczółek. I e, no to jest tak, że oni by tutaj nie przyszli, gdyby im nie zależało. Prawda? Znaczy mają w tym swój interes też pewnego, pewnej koncepcji bezpieczeństwa światowego, który oni uważają się za strażników prawda, tego bezpieczeństwa. Więc to, to, to też nie jest tak, żeby oni mogli nas jakby bardzo mocno no nie chcę powiedzieć szantażować, ale wymagać od nas różnych rzeczy i ustępstw. Jest pewna granica, kiedy też możemy prawda, zagrać. No tego już nie zrobimy. No i co? No, cofacie się? No tutaj jakby te zależności zaczynają ze sobą się zażębiać. Panowie, zmieńmy temat. Porozmawiajmy chwilę o osobie, która na polskie życie polityczne miała w ostatnich latach bardzo duży wpływ, bardzo dużo się o nim mówiło. Marek Walenta w poniedziałek Rzeczpospolita podała, że w swoim wniosku ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy zawarł taką groźbę, że jeżeli nie zostanie ułaskawiony, no to powie, kto za nim stał i mm, w domyśle no to mają być jakieś szkodliwe, strasznie mm, niszczące, też może dla Prawa i Sprawiedliwości, też tak sugeruje Gazeta Wyborcza, która pisze, że jest jakieś nagranie z siedziby PiSu. Czy panowie wierzą, że jest jeszcze, czy, że Marek Falenta, mówiąc wprost, ma coś jeszcze w zanadrzu, że jest jeszcze jakieś nagranie, które polską scenę polityczną, polską sceną polityczną może wzruszyć? Jakoś? To, że Marek Falenta ma coś w zanadrzu, czy ludzie, którzy za nim stoją, to na pewno. To, czy to może wzruszyć polską scenę polityczną, no to pożyjemy, zobaczymy. Ten deadline, który, który Ma wyznacza prezydentowi, bo tak to trzeba nazwać, czyli miesiąc mija jutro, czy to oznacza, że po tym 12 czerwca niemalże dokładnie w piątą rocznicę wybuchu afery taśmowej, publikacji pierwszych taśm, ujrzymy coś, co wstrząśnie nami, tak jak w tak jak no, gdyby rzeczywiście istniała taśma, o której on pisze w tym liście, czyli naganie Mateusza Morawieckiego z, z jego przyjacielem prezesem PKOBP, panem PSM Jagiełą, gdyby ta taśma rzeczywiście istniała i były tam nagane jakieś niekorzystne dla nich rzeczy, no to bez wątpienia by wstrząsnęło sceną, sceną polityczną. Gdyby była taśma, o której pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, że jest naganie przed ujawnieniem afery taśmowej, gdzie wychodzi, że Jarosław Kaczyński wie o tym, no to też na pewno mogło być wstrząsające. No tylko cały czas używamy słowa gdyby było. Dodajmy, że prezydencki minister Andrzej Dera już dzisiaj na antenie Radiowej Twiki powiedział, że pan prezydent nie skorzysta z prawa łaski w tej sprawie. Bogusław, Bogumił Łodziński przepraszam No tak, znaczy no jest to takie gdybanie futurystyczne. Ja przypuszczam, że jeśli jednak pan Falenta coś ma tak mocnego, to by, to, to by już użył tego, a nie uciekał za mhm. granicę i, i był ścigany de facto. E, poza tym zastanawiam się, co może mieć. Dlatego, że mm, afera podsłuchowa. Zaowocowała dopiero po roku, zaraz po wybuchu. Przez pierwsze miesiące lotowania Platformy tak nie spadały specjalnie. My tu mamy dwa miesiące do wyborów, trzy. Nie przypuszczam, żeby to aż tak silnie, silnie zadziałało. Musiało być coś naprawdę bardzo dużego kalibru, czyli w rodzaju, że ktoś prominentny polityk PiS, zleca te podsłuchy. Po drugie, jeśli chodzi o same podsłuchy, to w Polsce, no tutaj jakby my żyjemy, żyjemy w takim świecie podsłuchowym. Przypominam, że afera Rywina przecież opierała się na podsłuchach, doprowadziła de facto do upadku rządu Millera. Prawda? No, nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby twierdzić, że to był pucz, czy zamach stanu, czy Bóg wie co. Przed chwilą Gazeta Wyborcza przy pomocy austriackiego biznesmena próbowała obalić rząd PiS, prawda? a też na podstawie podsłuchów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj yy, no jestem ciekaw, tak naprawdę według mnie zaszkodzić może wykazanie związku, że, kto stoi, znaczy że, jest, że wyraźnie za tą aferą podsłuchową stoi PIS, ale też nie do końca, dlatego że no nawet jeśli to, yy, no, no niby są tam paragrafy prawne, ale to yy, może być uznane za bardzo sprytny element walki politycznej, ujawnienie tych. Mówił Bogumił Łoziński z tygodnika Gość Niedzielny. Dziękuję. Moim gościem w komentarzach dnia był dzisiaj także Mikołaj Wójcik z faktu. Bardzo panom dziękuję i życzę państwu dobrego Chodnego radzenia popołudnie. sobie z upałami. Tak. Był to komentarz dnia.